takie pytanie. Jak myślicie? Czy dorośli się czegoś boją? Zadaję wam to pytanie, ponieważ jakiś czas temu moje dzieci też mnie właśnie zapytały: mamo, a czy ty się w ogóle czegoś boisz? Witajcie, drodzy nieporadni, w moich nieporadnych gadkach. Ja jestem nieporady, a wy, skoro tu jesteście, być może jesteście już moimi nieporadnymi widzami i zapraszam was na nieporadne gadki. Na początek oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i odwiedźcie moje komediowe filmiki. W nieporadnych gadkach mówimy sobie trochę poważniej na poważne tematy. Pamiętajcie też, że możecie wspierać mój kanał, a także odwiedzić mnie na moich pozostałych mediach społecznościowych. To co? Zaczynamy! Mam do was takie pytanie. Jak myślicie, czy dorośli się czegoś boją? Wyobrażenie dzieci na temat dorosłych często jest zupełnie inne niż dorosłych o samych sobie. Zadaję wam to pytanie, ponieważ jakiś czas temu moje dzieci też mnie właśnie zapytały: mamo, a czy ty się w ogóle czegoś boisz? I mnie wtedy to pytanie bardzo zaskoczyło, dlatego że no, jestem dorosła, ale boję się różnych rzeczy, takich, wiecie, codziennych, ale też takich bardzo abstrakcyjnych czasami. A pytanie zdziwiło mnie, mówię, no bo no jak to, no moje dzieci nie widzą tego, że się boję, nie wiedzą o tym, że się boję różnych właśnie rzeczy, różnych tematów. I tak sobie wtedy przypomniałam, że jak ja byłam dzieckiem, to też wydawało mi się, że moja mama to się niczego nie boi. I w ogóle wydawało mi się, że dorośli generalnie są bardzo odważni i że oni się nie boją, że strach przed różnymi rzeczami to jest raczej taka cecha bardzo dziecięca. Że nie wiem, ja się na przykład boję pająków, a mój tata nie. Że ja się boję przechodzić sama przez ulicę, a moja mama odważnie przez tą ulicę przechodzi i jeszcze mnie przez nią prowadzi. Ja na przykład jako dziecko bardzo się bałam wsiadania do pociągu. Nie wiem, czy pamiętacie takie pociągi, czy być może jeszcze takie pociągi w Polsce gdzieś kursują, ale w starych pociągach stopnie, żeby wejść z peronu do wagonu pociągu, były bardzo wysokie i między peronem a tymi schodami była w ogóle taka dziura. To znaczy, no jak ja byłam dzieckiem, to mi się wydawało, że ta dziura jest taka i że ja tam na pewno wpadnę, a jak tam wpadnę, to na pewno od razu zginę, bo pociąg ruszy i mnie rozjedzie. No, taką miałam wyobraźnię jako dziecko. Jeździliśmy dużo pociągami, bo moi rodzice nie mieli samochodu i mnie zawsze ktoś musiał z tego peronu wziąć na ręce i przenieść do wagonu, bo ja przez długie lata po prostu byłam sparaliżowana strachem, nie byłam w stanie zrobić tego kroku. Bardzo długo bałam się też ciemności i wszystko było dobrze, dopóki zasnęłam do momentu, aż moi rodzice jeszcze nie spali. Ale jak się już na przykład przebudziłam w nocy i w domu było cicho i wszyscy spali, no to ja miałam już odjazd totalny i jedynym sposobem na to, żebym zasnęła, to było po prostu pójście do pokoju moich rodziców i wgramolenie im się do łóżka, bo po prostu panicznie bałam się zasnąć. Nawet nie wiem konkretnie, nie pamiętam, czego się bałam, ale po prostu się bałam i czułam się bardzo nieswojo. I tak jak mówię, mi jako dziecku właśnie wydawało się, że banie się różnych rzeczy, że strach to jest raczej taka domena nas dzieci, no bo dorośli to już są tacy odważni i oni się nie boją, że mama mnie uratuje przed tym pająkiem, że tata mnie przeniesie nad tym strasznym... nad tą straszną dziurą na peronie i tak dalej, i tak dalej. I wy być może jako dzieci też macie jakieś takie swoje różne strachy i lęki. Jak chcecie, to oczywiście podzielcie się w komentarzach, czego wy się boicie albo czego wy się baliście, jak byliście młodsi. I kiedy moje dziecko mi zadało to pytanie, czy ja się czegoś boję, to byłam bardzo zaskoczona, no bo wydawało mi się, że moje dziecko jest świadome tego, że ja pomimo tego, że jestem dorosła, to też się właśnie mogę czegoś bać. I wtedy sobie uświadomiłam, znaczy właściwie nie uświadomiłam sobie, tylko zapytałam go, powiedziałam, że no tak, no ja też się boję. Na co moje dziecko mi odpowiedziało: ale ja myślałam, ale jak to, mamo, ale ty się boisz? A tata też się boi? Ja mówię, no tata też się różnych rzeczy boi i tata też się czasem boi. I moje dziecko, wiecie, z takim niedowierzaniem: no ale jak to? Ale jak to? Ale ja zawsze myślałam, że wy się niczego nie boicie. Po was w ogóle nie widać, żebyście wy się czegoś bali. I do mnie wtedy dotarło, że rzeczywiście my jako dorośli, my jako rodzice, szczególnie naszym dzieciom, nie pokazujemy tego, że my się czegoś boimy. A możemy się bać wielu różnych rzeczy. No to czego boją się dorośli,
o czym często nie mówią. Pierwszy podstawowy strach każdego rodzica to jest oczywiście strach o własne dzieci i to w bardzo szeroko rozumianym kontekście, no bo to jest strach o zdrowie dziecka, to jest strach o jego rozwój. Wiecie, to czasami nie jest taki konkretnie strach, jak taki strach, jak macie na przykład przed pająkiem, jak się boicie pająka, ale to jest często bardziej taki niepokój i taka niepewność. To jest strach przed finansami, no bo nie chcemy, żeby nam zabrakło na rachunki, szczególnie jak mamy dzieci, to chcemy też tym dzieciom zapewnić wszystko, co najlepsze, co możemy im dać. To jest ogólnie też strach o bezpieczeństwo nas, ale też właśnie naszej rodziny, naszych bliskich, czyli no właśnie, żeby byli zdrowi, żeby im się nic złego nie przytrafiło w drodze na przykład do szkoły, ze szkoły, w drodze na kolonie, na obozy, na wycieczki, żeby nie przytrafiło im się w szkole nic nieprzyjemnego w postaci, no wiecie, na przykład jakichś niefajnych uczniów z innej klasy, którzy będą mu dokuczać albo jej dokuczać. Strach o bezpieczeństwo dotyka też czasami takich bardziej poważnych rzeczy, jak na przykład jakieś wypadki, jak jakieś katastrofy. Na pewno jako rodzice odczuwaliśmy bardzo duży strach, jak była pandemia, no bo baliśmy się o zdrowie naszych dzieci również. Bardzo duży strach przyszedł wraz z wojną na Ukrainie, która była blisko i zasiała takie poczucie grozy, że jednak jako rodzice chcemy zapewnić swoim dzieciom jak najbardziej bezpieczne miejsce do życia. I to jest też strach podczas różnych kataklizmów, jak choćby właśnie powodzie, które niedawno nawiedziły nasz kraj. Dlatego właśnie mówiłam o tym, że czasami te nasze strachy, nasze lęki są takie bardziej przyziemne, bardziej realne, ale czasami są takie, wiecie, aż czasami może trochę za bardzo na wyrost. Ale to też nie jest tak, że my jesteśmy cały czas tym spięci i zestresowani. To znaczy, ktoś tak może mieć i wtedy lepiej jest zadbać trochę bardziej o swoje zdrowie psychiczne i być może oddać się w ręce specjalisty. Co nie zmienia faktu, że często takie jakieś niepokojące myśli nas nachodzą. Na przykład jak jeden z rodziców nagle straci pracę i wiemy, że będzie trochę mniej tych pieniędzy, bo będzie o jedną pensję mniej, no to ten niepokój o przyszłość, tą finansową, o to takie bezpieczeństwo finansowe, to ono się pojawia. Jak dzieci długo chorują, to też się ten niepokój pojawia. Jak dziecko ma problemy w szkole, z nauką albo z rówieśnikami, to też się ten niepokój pojawia. Ale to nie jest tak, że my się martwimy tylko o dzieci, bo jako dorośli też się boimy wielu różnych innych rzeczy. Ja na przykład aż do życia dorosłego boję się tych pająków, ale jak moje dzieci są przy mnie, to po prostu robię wszystko, co mogę, że zachowuję kamienną twarz i nie pokazuję im, że się tego pająka boję, tylko mówię, no taki pajączek mały, no przecież czego ty się boisz? O, jest może trochę obrzydliwy, ale jest przecież mniejszy od ciebie. Generalnie możesz go zdeptać jedną nogą. Nie robimy tego, łapiemy pająki w domu i wypuszczamy na twór. Jeszcze bardziej paniczny strach jak przed pająkami, to ja mam przed szerszeniami. Ja po prostu słyszę tylko bydlaka, jak on brzęczy i mnie po prostu paraliżuje. I to jest ciekawe, że jak są moje dzieci w domu, to też jestem w stanie tego szerszenia wygonić albo złapać go na szklankę i kartkę, tak wiecie, i go po prostu wypuścić, zamknąć, pozamykać wszystkie okna, żeby nie wlatywał. Ale jak moich dzieci przy mnie nie ma i jestem sama w pokoju i wleci mi szerszeń do mieszkania, to po prostu wpadam w panikę, zamykam. W pierwszym momencie robię tak, że zamykam drzwi, uciekam do innego pomieszczenia, a potem jak ochłonę, to zastanawiam się, co dalej. I jak mój mąż jest w domu, to generalnie wysługuję się moim mężem, bo mnie po prostu przełamanie tego strachu przed tym szerszeniem naprawdę bardzo dużo kosztuje, a mój mąż się po prostu szerszeni nie boi. I jeszcze mi się przypomniało, jak któreś z moich dzieci czegoś się bało. Nie pamiętam, co to było, czy to była jazda na łyżwach, czy jazda na nartach. Wiecie, coś takiego wyczynowego chyba, co trzeba było zrobić i któreś z moich dzieci się bało. I ja tak z nimi wtedy rozmawiałam, żeby dodać im otuchy i mówię, że czasami po prostu jest tak, że się boisz, ale to robisz. Ja na przykład jako dziecko jeździłam namiętnie na rolkach. Słuchajcie, w życiu dorosłym chyba po 15 czy po 20 latach kupiłam sobie znowu rolki i jak wsiadłam na te rolki, ja myślałam, że to będzie jak z jazdą na rowerze, że ja po prostu, wiecie, założę te rolki, pojadę. Ja się tak panicznie bałam na tych rolkach, bo, znaczy bałam się dlatego konkretnie, wiem czego się bałam, bałam się tego, że okazało się, że w ogóle nie pamiętam, w jaki sposób mam hamować.
I po prostu zaliczyłam parę porządnych gleb i dalej nie opanowałam tego hamowania. No jak byłam młodsza, to mi to jakoś lepiej wychodziło. Ale miałam ten strach, ale założyłam te rolki, no to co, mogłam je zdjąć i nie jechać dalej, tak? Ale stwierdziłam, no okej, okay, no boję się, ale to zrobię, bo chcę spróbować. I wydaje mi się, że nam dorosłym jest łatwiej po prostu w takich sytuacjach właśnie się tak trochę przemóc, czyli przemóc ten nasz strach, ten nasz lęk, jakąś obawę, i boimy się i robimy. I ja też właśnie tak często mówię moim dzieciom, że bój się i rób. I dla mnie takim najmocniejszym przykładem z mojego życia to było to, jak zaczęłam jeździć sama samochodem, bo zrobiłam prawo jazdy i jeździłam autem. Ja, słuchajcie, kiedyś się strasznie, na samym początku w ogóle, to ja się panicznie bałam jeździć samochodem, a już w ogóle jak miałam jechać gdzieś, gdzie nie znałam drogi. Chociaż jak znałam drogę w moim rodzinnym mieście, to i tak się bałam, panikowałam, wiecie, że zaraz w coś wjadę, albo ktoś we mnie wjedzie, albo nie zauważę przechodnia, albo przejadę psa, no po prostu same najczarniejsze scenariusze miałam. I to nie było tak, że mi to minęło po kilku dniach jeżdżenia autem, albo po kilku tygodniach. Ja wtedy jeździłam codziennie do pracy. 5 dni w tygodniu jeździłam do pracy, do drugiego miasta, jechałam pół godziny, więc jechałam naprawdę długo, więc jechałam w jedną i w drugą stronę. I ja regularnie, tydzień w tydzień, stresowałam się jadąc samochodem, ale no nie miałam wyjścia i musiałam jechać. I moje dzieci, jak o tym usłyszały, to były zszokowane. Mówią, no mama, ale przecież ty się nie boisz jeździć autem. Na co ja odpowiedziałam, no ale ja się teraz nie boję jeździć autem, a 15 czy tam 18 lat temu, ile ja lat temu robiłam prawo jazdy? No jakoś tak. Jak zrobiłam to prawo jazdy i zaczęłam jeździć samochodem, to się bardzo bałam. A potem jak miałam jakąś tam dłuższą przerwę, że chyba rok, półtora nie jeździłam samochodem, to też znowu się bałam i stresowałam. No a teraz, no teraz się nie stresuję z reguły. W ogóle to jestem ciekawa, zadałabym Wam teraz pytanie, czy Wy jesteście świadomi tego, że Wasi rodzice się czegoś boją? Czy oni Wam o tym mówią? Albo czy widzicie po nich, że się czegoś boją? Czy na przykład mają lęk wysokości, albo właśnie boją się jeździć na przykład na rowerze, albo ktoś się może boi pływać. Bo wiecie, z tym strachem rodziców jest też tak, że rodzice bardzo często po prostu nie okazują swoim dzieciom, że się czegoś boją. Dlaczego? No dlatego, że odpowiedzialny dorosły nie chce obarczać swojego dziecka jakimiś swoimi trudnymi emocjami, tym również strachem. I często jest też tak, że ja na przykład tak jak z tym pająkiem, nie chcę, żeby moje dzieci panikowały na widok pająka, więc zagryzam w sobie ten strach w tym momencie, żeby pokazać moim dzieciom, że to realnie nie jest taka sytuacja, której trzeba się bać, no bo to jest tylko pająk. W sytuacjach trudnych, kiedy na przykład właśnie ten jeden rodzic traci pracę i wiadomo, że finansowo może być trochę ciężej, albo kiedy ktoś bliski w rodzinie choruje, rodzice też raczej starają się nie pokazywać za dużo tego swojego strachu i lęku, przynajmniej ci odpowiedzialni rodzice, właśnie po to, żeby nie generować jeszcze dodatkowo w dziecku tych trudnych emocji. To oczywiście nie chodzi też o to, żeby dziecko całkowicie odgradzać od tych trudnych emocji, bo one się zawsze będą pojawiały, tylko chodzi o to, żeby dziecko umiało sobie radzić ze swoimi trudnymi emocjami, a nie jeszcze przejmowało się trudnymi emocjami dorosłych, w tym na przykład tym strachem. No i też wiecie, no generalnie dziecko nie powinno być dla rodzica takim partnerem do zwierzania się z własnych lęków i problemów. Raczej dorosły powinien to przegadywać z jakimś innym dorosłym. Także moi kochani nieporadni, bójcie się i róbcie tam, gdzie jest to oczywiście bezpieczne. I pamiętajcie, że w życiu dorosłym będziecie mieć trochę mniej tych lęków, ale też pojawią się trochę inne. Ale Wam to zakończyłam po prostu. Pojawią się inne, będą gorsze. Życie dorosłych jest w ogóle takie straszne, pełne lęku o finanse. Zostańmy na tym, że bójcie się i róbcie wtedy, kiedy jest to bezpieczne. I pamiętajcie, że Wasi rodzice też się czasami czegoś boją. Trzymajcie się, drodzy nieporadni. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć i pa!